Proroctwo Sybilli, królowej ze Sabby, od roku 875 przed narodzeniem Chrystusa aż do wieków późnych. Proroctwo niniejsze spisane zostało pierwotnie w języku hebrajskim, z hebrajskiego tłumaczone było w języku greckim starożytnym, z greckiego przetłumaczone zostało na język łaciński klasyczny z łaciny klasycznej po raz pierwszy przetłumaczone na język polski i wytrugowane przez braci zakonnych w Supraślu w roku pańskim 1753. Księga pierwsza Po długiej i mozolnej podróży przez kraje Murzynów, Egipt i przez południową część Afryki przybyła Sybilla ze swoim orszakiem do Jerozolimy. W ubogim stroju wstąpiła na ziemię świętą, zdążając do rzeki Cedron i pod górę oliwną. Tam leżało drzewo i służyło przechodniom za ławę, ale ona, kiedy do owego drzewa postąpiła, pokłoniła się i ucałowała je, nie wstąpiła na nie, ale bosą rzekę przeszedłszy, zdążała pod górę Kalwarię. Tamże padła na ziemię i przez trzy godziny modląc się leżała, a powstawszy z płaczem rzekła, niech będą pozdrowione te miejsca święte, które świętymi zostaną aż do zakończenia świata. Potem udała się do miasta Jeruzalem przywitać króla Salomona, który ją jako dostojnego gościa z całym dworem godnie podejmował. W ten czas królowa ze Saby Sybilla Poznając w królu Salomonie wielką mądrość i cnotliwość, rzekła do niego. O królu, któż by nie chciał Boga chwalić, że ciebie zesłał dla narodu izraelskiego? Pokłoniwszy się Salomonowi, ofiarowała mu ogromne bogactwa i dary, jakie ze sobą przywiozła. Oprócz drogich kamieni nieobliczalnej wartości miało być 120 centarów samego czystego złota. Przywiozła też niektóre korzonki i sączki z strumyków, z których się balsam poci. Te kazał król bezwłocznie wsadzić do ogrodu zwanego Engadydy, niedaleko Jeruzalem się znajdującego. W pierwszej rozmowie z królem Salomonem objawiła mu Sybilla pomiędzy innymi zjawiskami, że wiele przyszłych rzeczy poznała na gwiazdach, a między innymi, że Bóg będzie na drzewie krzyżem rozpięty i umęczony przez Żydów, że to drzewo znajduje się w pewnym miejscu nad potokiem Cedron, z którego krzyż zrobią, a w ten czas za to ukrzyżowanie królestwo żydowskie upadnie i zupełnie zniszczone będzie. Na prośbę króla Salomona, by powiedziała mu Sybilla coś więcej o przyszłości, rzekła Królu, ty jesteś sławny, a imię twoje wielkie, więc masz wiedzieć, że po śmierci twojej królestwo izraelskie na dwie części rozdzielone będzie. Lud Twój będzie bezbożny i Królom nieposłuszny, a na koniec odstąpi od Boga. O Jego przykazaniach zapomni, za to też odstąpi od nich łaska boża. Bo poganie na całym panować będą w świecie a dwaj ostatni królowie z rodu twego od nieprzyjaciela ucierpią i wziętym w niewolę oczy wyłupią i do cudzej ziemi traja zezwanej, a potem aż do Babilonu poprowadzeni wraz z ludem swoim będą i tam aż do śmierci pozostać muszą. Będzie to kara Boża za bezbożność książąt i narodów, które nie strzegły praw Bożych. Tu zaś na ziemi świętej inny lud przybędzie który przyniesie ze sobą inne Bogi, a które to wierzenia wiele złego czynić będą. W końcu nie będą wiedzieć, w co mają wierzyć i dojdą do krańcowej bezbożności, na którą Bóg patrzeć nie będzie mógł. Dlatego ześlę na nich karę pod postacią ludów obcych, które trapić ich będą. Pokażę tej, niektórzy się nawrócą, prawego Boga poznają i wielkim głosem prośby do Niego wołać będą. Wówczas wzbudzi Bóg proroków, którzy po przyjściu Mesjasza prorokować będą i podług przykazań mojżeszowych ludzi nauczać i za grzechy karać. Ale to na nich wpływu mieć nie będzie, bo takie nauki i proroctwa za nic sobie mieć będą, lecz kara Boża ich dosięgnie. Ród i królowie wyginą, król izraelski i judejski zaginie do skończenia świata, a Kościół, któryś Bogu na cześć zbudował i miasta spustoszone będą po wielu latach gdy lud izraelski do boga się nawróci na powrót go do jerozolimy wprowadzi lud wybuduje kościół i miasto ale już nie tak wspaniałe jak twoje gdyż króla mieć nie będzie i rychło podpanowanie rzymian się dostanie a poganin rządy tam obejmie królu masz wiedzieć że ta ziemia koło jeruzalem jest święta albowiem na niej się Mesjasz narodzi, z niej wyjdzie i lud z mocy czartowskiej wyzwoli. Narodzi się on w pobliżu Jerozolimy. Będzie lud nauczał i cuda czynił, ale lud go nie uzna i za jego naukę najhaniebniejszą, bo krzyżową śmiercią go ukaże. Wiedz królu, że z tego drzewa, które nad potokiem Cedron leży, Mesjasz krzyż mieć będzie i na nim drogie życie swe zakończy. Po jego śmierci wiele miejsc i miast za święte uznanych będzie, jak również niektóre ogrody, gdyż dawać będą obfite owoce Panu się podobające. Góra Kalwaria świętą jest, ponieważ Mesjasz, Bóg prawdziwy, odda ducha swemu Ojcu niebieskiemu na niej. W Nim będą błogosławieni ci, którzy uwierzą w Niego i naukę Jego zachowywać będą. Wielu, którzy z Mesjaszem uwierzą, umęczeni będą lub gwałtowną śmiercią poginą, ale za to odziedziczą koronę chwały niebieskiej. Po śmierci Mesjasza życzyłabym sobie być w Jerozolimie i patrzeć na to, co się tu dziać będzie. Wiem, że będą cuda Boga wszechmogącego, jakich jeszcze od początku świata nie było. Słońce się zaćmi, księżyc światła swego nie udzieli. Ciemność będzie na całym świecie. Skały popękają, morze wystąpi z brzegów, umarli z grobów powstaną. Król Salomon odezwał się w ten czas do Sybilli. Pewnie to będzie przy śmierci Mesjasza dzień sądny, kiedy ciała zmarłych z grobów powstaną. Nie będzie to jeszcze dzień sądny, odpowiedziała Sybilla. Z grobów bowiem powstaną ciała tylko tych, którym Bóg Mesjasz obiecał. Czyli Abrahamowi i innym ojcom świętym, którzy w ciemnościach pozostawali. Mesjasz pójdzie z nimi ku bramom piekielnym, skąd wyswobodzi lud na niego czekający, diabła zwycięży, moc i władzę mu odbierze i zaprowadzi lud swój, czyli ojców świętych, przed tron chwały wiekuistej. Po śmierci Mesjasza przyjdzie na Jerozolimę kara Boża i stolica królów będzie spustoszona. Naczynia twe, poświęcone domowi Bożemu, któreś Ty sprawił, przejdą do wielkiego miasta Rzymu, a tam zostaną aż do skończenia świata, przeto, że Rzym słupem Mojżeszowym nazwan będzie. Jerozolima przejdzie w moc Pogan, którzy miejsce lepiej niż lud izraelski i judejski cenić będą, albowiem wierzyli, że Mesjasz był wielkim prorokiem boskim. Dlatego też grup jego, w staraniu utrzymywać będą i inne miejsca święte. Nauka Mesjaszowa rozszerzy się po całym świecie. Wiele krajów i królów ją przyjmie, czcić i bronić jej będą, ale przeciwko niej oburzą się inni, którzy będą usiłowali ją zgubić. Tego jednak Bóg Mesjasz nie dopuści, żeby ci, co wierzą w jego imię, upaść mieli. Nauka jego trwać będzie aż do skończenia świata i błogosławieni ci, którzy ją zachowują i strzec będą w swych sercach. Na pytanie Salomona, ile upłynie czasu, zanim Mesjasz się narodzi i kiedy sądny dzień nastąpi, królowa Sybilla odpowiedziała. Według wyobrażenia ducha mego, narodziny Mesjasza będą w szóstym stuleciu i niedaleko Jerozolimy, a pod panowaniem Rzymian umierać będzie. Wtedy cała Ziemia święta i Jerozolima w ręku Rzymian będzie. Co się zaś tyczy Dnia Sądnego, to przed Nim nastąpią w świecie wielkie zmiany. Będzie wielu królów i cesarzy, których imion nie wiem. Tobie zaś oznajmiam, że nad miastem Bożym i nad innymi miastami będzie panował cesarz i długo rządy w rękach trzymał, aż zbliży się do dwóch tysięcy lat po śmierci Mesjasza. Wówczas Przybędzie od zachodu słońca pewien król, który zdobędzie wszystkie miejsca święte i przywiedzie Pogan do prawej wiary. Podczas panowania tego króla wszystkie skarby na świecie będą, które od stworzenia świata były ukryte, a po śmierci jego lud zwróci się znów ku złym nałogom i odstąpi od wiary. Trzymać się będą fałszywych proroków i ściągnął na siebie gniew boski. Wtedy pośle Pan Bóg dwóch błogosławionych mężów z tronu swojej chwały, których chowa na potępienie wiary antychrysta, by oni byli świadkami prawej wiary mesjaszowej. Dwaj ci mężowie zwać się będą Enoch i Eliasz. I przyprowadzą lud do prawej wiary tak, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Wówczas to będzie się zbliżać dzień ostateczny. Przed sądnym dniem będzie wiele znaków na niebie i na ziemi. A po wszystkich tych znakach przyjdzie dopiero Mesjasz na sąd i odpłaci każdemu w miarę zasług swoich. Złych osądzi do wiecznej przepaści, a dobrych przeznaczy do królestwa swego, które urządził od stworzenia świata. Starajmy się przed królu, byśmy z Mesjaszem dostać się mogli do Królestwa Jego na wieki. Na tym Sybilla skończyła swą mowę i wyszła od Salomona do swojej komnaty, król natomiast polecił wszystko to spisać swojemu pisarzowi i zachować jako ważne księgi mówiące o przyszłości świata. Księga druga. Stało się że drugiego dnia przyszła Sybilla do Salomona, a ten zażądał od niej, by powiedziała mu, co się stanie z cudzymi ziemiami do czasu nadejścia dnia sądnego. Zdrów bądź królu na długie lata, odpowiedziała Sybilla. Za czasów Twojego panowania wszystkim ludziom dobrze się powiedzie, ale za panowania tarkwina pryskusa ostatniego tego imienia, naród z początku pobożnie i świątobliwie żyć będzie. Później wiarę Mesjaszową porzuci. Dobro ludzkie na zło się odmieni, dlatego Rzym będzie przez nieprzyjaciela oblegany, zdobyty i splądrowany, poczem król sam przyjmie wiarę Mesjaszową i zostanie najsilniejszą jej podporą. Powstaną przeciw niemu królowie z zachodu i każdy z nich dążyć będzie do tego, aby zostać królem rzymskim. I tak przez te wielkie wojny miasto wiele ucierpi. A wszystko to dla wiary mesjaszowej. W 1200 lat po mesjaszu powstaną królowie i książęta jeden przeciwko drugiemu, tak że żadnego pokoju przez wiele lat w Europie nie będzie, bo jeden drugiemu będzie się starał na swoją korzyść ziemię zdobyć, co się nie tylko w Europie, ale i w innych częściach świata stanie, bo każdy będzie chciał być cesarzem albo wielkim panem. Ta nieprzyjaźń Trwać będzie długo, gdyż gdy jeden posiadać coś będzie, drugi będzie się starał pozbawić go tego. Nieprzyjaźnią i pragnieniem świat napełniony będzie. Pan Bóg podniesie rękę na grzechy i nieprawości ludzkie i nie ześle deszczu na ziemię. Co się innych części świata dotyczy, to jest Azji, Afryki i tam dalej, to od wielkiego trzęsienia ziemi i od wielkich ogni szkody znaczne poniosą a wiele ziemi przepadnie tak że ludzie oczywiście karę Bożą widzieć będą a jednak się nie poprawią ale w nowe grzechy brnąć będą i pytał się król Salomon dalej królowej Sybilli jak się w ten czas na ziemi dziać będzie czy się chrześcijaństwo rozmnoży i wzrośnie i przybywać go będzie odpowiedziała mu królowa ze sabby następującymi słowy chrześcijanie będą ustanawiać cesarzy i królów państwa i moc, którzy panować będą nad ludem izraelskim, bowiem ten lud będzie tak dalece zniszczony, że popadnie pod moc chrześcijan. Sami zaś chrześcijanie nie dbali i pełni niecnoty, jeden drugiego będzie potępiał i niszczył. W 1400 lat po narodzeniu mesjasza będzie znak na niebie, który da się widzieć gołym okiem. Pokaże się kometa, czyli gwiazda ognista mająca pod sobą promienie na kształt ogona Pawiego. Później przyjdą cztery lata, jedne po drugich, w których chrześcijaństwo wielkie uszczerbki poniesie. Kradzieże, mordy, pożogi, wojny na ziemi i na wodzie będą. Za sześćdziesiąt jeden lat potem chrześcijaństwo upadnie do tego stopnia, że nie będzie ani wstydu, ani czci miało. Uczeni i panowie będą tak czynili z poddanymi, że każdego kto u nich pomocy szukać będzie, odepchnął. Powstanie ojciec przeciwko synowi, syn przeciwko ojcu, brat przeciwko bratu, świeccy przeciwko duchownym wśród pośmiewiska nadętej pychy. Mocniejszy będzie ku swej woli nakłaniał słabszego i nad nim panował. Pomiędzy chrześcijaństwem powstanie wielka nędza, niewiara i fałsz. Chrześcijanie nieprawymi przysięgami męczyć Boga będą. Bóg za ich przewinienia i nieprawości ześle wiele postrachów i napomnień, kary i utrapienie przez niesłychane choroby i boleści na ich ciała i ukrócenie życia przez cztery żywioły, to jest powietrze, gradobicie, powodzie i rozlanie wód i na koniec nagła i niespodziewana śmierć czekać ich będzie. Wielkie bitwy będą pomiędzy ludem. Rolnik opuści swój pług, a rzemieślnik swą pracę i krwi swych współbliźnich pragnąć będzie, opuści dom, żonę i rodzinę i długo złych postępków nie zaniecha. Potępiać będą w sercach swoich duchowieństwo i słowo Boże, dobre uczynki, napomnienia i przykazania nauki ich nie wzruszą bynajmniej, tylko niewierność i fałszywość rozmnażać się będzie tak dalece, że usta inaczej mówić, serce zaś inaczej myśleć będzie. Sprawy w sądach wygrywać będą możni i bogaci bez względu na sprawiedliwość. Wagi i miary będą fałszywe. Biedny będzie za nic uważany, prześladowany, trapiony, męczony i przez wszystkich opuszczony. Małżeńskie stany w nieporządek, nierząd i wszeteczność brnąć będą. Niesprawiedliwość i gwałt będzie górą a nawet duchowieństwo między sobą w niezgodzie żyć i przeciw papieżowi powstawać zacznie. Służbę Bożą opuści. Zapragnie świeckich handlów, kupiectwa, gospodarstwa, cła itd. Wszystka cześć Boża i sława i służba zagaśnie. Co rozkażą, aby inni czynili, nie będą sami wykonywać i dadzą ludowi najgorszy przykład. Wyniosłość, bogactwo i siła duchowieństwa będzie tak wielką, że według chęci ciała nie według ślubów czynić będzie. Wiarę chrześcijańską do wzgardy przywiedzie i zamiast ją bronić, to ją potępiać zacznie. Stan małżeński, panieński i spokojność stanu owdowiałych nie będzie szanowany. Zakonnicy opuszczą swoje klasztorne miejsca i reguły i pospieszą do stanu świeckiego. Zapomną o posłuszeństwie dla swoich przełożonych. Będą leniwi w służbie Bożej, jeden drugiego przewyższać lub ganić zacznie. W ten czas ześle Bóg wiele znaków na ziemię, by lud się polepszył i zmienił swe serce. Lecz ludzie Bogu będą nieposłuszni i serce nie zmienią, jak Faraon, król Egiptu. Za nieposłuszeństwo i grzechy Bóg srogo ukaże trzecią część ludności – jak lud to spostrzeże, w pokorę się uda i bogobojnie żyć zacznie. To Bóg Wszechmogący da błogosławieństwo i użyteczne czasy, a w ten czas miłość między bliźnimi i łaska panować zaczną. Zapytał się król Salomon Sybilli, w którym to czasie trzecia część ludu zginie i jakim sposobem, czy śmiercią gwałtowną i nagłą? Mężny królu, odpowiedziała Sybilla. Gdy to nastąpi, to ani ty, ani ja żyć nie będziemy, bowiem dziać się to będzie wiele lat po Mesjaszowej śmierci i tylko znaki, które się na niebie pojawią, będą wskazówką, że wielkie, dziwne i niespodziewane rzeczy nastąpią. Pierwszy znak będzie, że ludzie więcej żywności poszukiwać będą pod ziemią niż na ziemi. Będą kopać trzy tysiące sążni głęboko i więcej. Będą dobywać z ziemi rudę i inne rzeczy, z których żelazo, farby i różne dotąd nieznane materiały robić zaczną. Tak, że tego ani określić nie zdołam, co z tej ziemi wyrobią. A to będzie pierwszy znak, że zbliża się okropny czas upadku. Drugie znamie będzie w ten czas, jak ludzie wielkie handle i kupiectwa rozpoczną. Towary i bogactwa z jednej ziemi do drugiej przewozić będą, a przy tym wielką lichwę i oszukaństwa czynić będą. Jeden drugiego o całe mienie oszukiwać pocznie. Trzeci znak okaże się w tem, że fałszywość między ludem będzie jak ląd zapalony. Łaska zaginie. Ludzie będą mówić więcej kłamstwa niż prawdy, serca ich zapragną więcej bogactwa i pieniędzy niż Boga. Ręce będą mieć za krótkie do dawania, a długie ku braniu, przez to zagaśnie ojcowska, dziecięca i przyjacielska miłość w sercach ludzkich. Czwarty znak będzie ten, że cesarstwo rzymskie dozna wielkiej odmiany, tak w duchowych, jak i świeckich rządach. Piąty znak będzie ten, że powstanie w Europie jeden mąż z rodu królewskiego. Dziwne dokona on rzeczy. Najpierw wzmocni się on na zachodzie w krainach jednego królestwa, którego władca zginie okropną śmiercią. Będzie on królował bez korony królewskiej, dlatego też rozpoczną się wojny. Będzie wielkie krwi przelanie, a niektóre krainy imię swoje utracą i spustoszone zostaną. Mąż ten wzmocni się z porady stolicy mesjaszowej. Na ostatku będzie wojował z cesarzem rzymskim i otrzyma koronę sławy. Pobije wiele narodów, któremu zmuszone hołd oddawać, albowiem on będzie tą karą boską i rózgą pańską, przez proroków przepowiadaną. Ten mąż pomsty boskiej jednak swemu przeznaczeniu nie ujdzie, bo co przez łaskę pańską nabędzie, to przez ducha wyniosłości i pychy utraci. Za jego panowania nastąpi zamieszanie między narodami i językami, o czym poprzednio nigdy nie słyszano. Dużo ludzi przyjdzie do obcej ziemi i tam zginie, dużo dzieci swych rodziców więcej nie zobaczy. W ten czas wojska i narzędzi do wojny niezmierna będzie ilość. Życzyłabym sobie królu, rzekła Sybilla, abyś to mógł widzieć, albowiem duch mój aż się wzrusza. Gdy widzą tych ludzi do walki i śmierci gotowych, w tym czasie będzie też lud mądry, a gdybyś ty w ten czas żył, nie zdołałbyś z nim iść w zapasy. Powstaną mężowie, którzy będą lud sądzić, ale to będą sami łgarzy. Ci będą mówić o sprawiedliwości, ale jej wykonywać nie będą. A skoro jeden drugiego zaskarży, to najprzód sędziego musi przekupić i czasem połowę, a nawet całą zaskarżoną należytość dać będzie musiał. Tam, gdzie nie będzie co brać, tam nie będą sądzić. Tacy mężowie rozmnożą się na urzędach i ludowi prawa tłumaczyć będą, a wszyscy oni będą posłannikami owego sławnego cesarza, który zapragnie być jedynym cesarzem na ziemi, jak jeden Bóg na niebie. Ale Bóg sprawiedliwy godność i żywot tego męża ukróci, i stolica jego upadnie. W ten czas też nastąpi spisanie ludności, aby się wiedziało, jak wiele w każdej części świata ludzi się znajduje. Potem, wyniknie okropna wojna między królami i narodami. Będzie wielki rozlew krwi, tak na morzach, jak i na ziemi, aż córka jednego króla poświęci się dla zakończenia tych wojen. Ustanie przez to wojna z jednej strony, ale z drugiej jeszcze silniejsza wybuchnie, tak, że w trzech częściach świata wojna będzie. A to wszystko dopuści Bóg i zmieni królom myśli. Będzie to kara boska za wszeteczeństwo, cudzołóstwo, fałszywą wiarę, lekkomyślność i inne złe uczynki. Nastaną przeróżne stroje, w których krajan kraja na swego nie pozna, tylko będzie myślał, że to cudzoziemiec. Wówczas to powstaną od diabła wymyślone stroje i mody nie tylko dla bogatych, ale i dla biednych. Bóg, nie chcąc więcej patrzeć na złe czyny ludu, ześle anioła stronu swego strąbą na świat. Ten zatrąbi głosem swym i powstanie mur tak okropny, że trzecia część ludu zaginie. Wówczas ustaną wojny, które Król Niebieski tym sposobem uśmierzy. Ludzie, którzy przy życiu zostaną, będą ze smutkiem spoglądać na tę karę Bożą i udadzą się do pokuty i pytać będą, co czynić mają, aby Bóg cofnął od nich swą karzącą rękę. Wtedy rozpoczną ludzie żyć bogobojnie, świątobliwie i sprawiedliwie, przeciw rzeczom Antychrysta, Bóg pośle wysłańców, którzy ludzi ku prawej wierze nawracać będą. Ale zanim przyjdzie dzień sądny, znów się wszystko przemieni i ostatnie grzechy ludzkie będą gorszymi niż poprzednie, albowiem grzechy Sodomy i Gomory rozpowszechnią się tak, że Bóg wyzwolonych z raju na ziemię pośle, by ludzi do prawej wiary Chrystusowej przywrócili. A gdy się ludzie nawrócą do Boga, wtedy przyjdzie dzień sądu, Dzień okropny, ostateczny dla wszystkiego stworzenia, w którym ludzie z wody, z podziemi, z ognia i z najgłębszego morza, nawet ci, którzy przez wieloryba byli połknięci, powstać muszą, by stanąć przed sądem i od Boga sprawiedliwego otrzymać nagrodę lub karę, wedle zasług swoich. I rzekł Salomon: To okropnym będzie dzień sądny, odpowiedziała królowa Sybilla. Ach, straszny i smutny będzie dla tych, którzy winą grzechu mieć będą. Ale życzyłabym sobie, by się ta straszna moja przepowiednia nie ziściła. Bo biada tym, którzy chodzili po drogach nieprawych. Ci otrzymają zapłatę podług ich czynów,